Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. To się kiedyś w końcu musiało stać, także tytuł to żaden clickbait, a wszystko przez żonę. Dlaczego już Wam tłumaczę? Mianowicie żona jakiś czas temu poprosiła mnie o to, żeby kupić jej tanią drukarkę 3D. Tanią, bo raz, że nie będzie robiła żadnych zaawansowanych projektów, przynajmniej na początku. A dwa, że oczywiście to jest pierwsza drukarka w jej życiu, także chcę zobaczyć, czy w ogóle ma to sens i ewentualnie jak się spodoba, to będzie chciała kupić coś bardziej zaawansowanego. Dlatego też zrobiłem takie małe rozpoznanie na necie, gdzie taką drukarkę jak najtaniej mogę wyrwać. Wypadło oczywiście na Chiny, a dokładnie na stronkę Gearbest, dobrze pewnie Wam znaną. Znalazłem tam dość ciekawą ofertę drukarki Anet A6, czyli dokładnie tą, którą tutaj widzicie, za około 730 zł. Czyli cena naprawdę bardzo fajna, ale skłamałbym Was, gdybym powiedział, że tyle za nią zapłaciłem, bo ja za drukarkę dałem około 480 zł. Dlaczego? Dlatego, że Gearbest powiedział, że da mi zniżkę, jak w tym filmie poinformuję Was o promocji, jaka ma u nich miejsce z okazji ich czwartych urodzin. Czyli mamy promocję od 20 marca od dzisiaj do 9 kwietnia włącznie. Jest ona podzielona na takie 3 etapy, czyli 20 do 26 marca, taka rozgrzewka. Główna promocja, taka największa, to będzie 26 marzec do 2 kwiecień. Tam podobno mają być dość duże zniżki na telefony komórkowe. Będą również zniżki na drukarki 3D. Generalnie prześledźcie sobie ich stronę, linka do tej promocji umieszczę w opisie tego filmiku, także być może coś ciekawego dla siebie znajdziecie. No i w końcu ostatni etap od 2 do 9 kwietnia, także jak mówię, wbijcie na linka, którego umieściłem pod tym filmikiem, żeby zobaczyć, co tam będzie się działo. Ok, a teraz kilka słów na temat samej drukarki. Od razu mówię, że dzisiaj prawdopodobnie nie będę niczego drukował, nie pokażę Wam, jak ona działa, bo muszę ją skalibrować, a jej składanie zajęło mi wczoraj kilka godzin i składałem to do późnych godzin nocnych. Także musicie mi wybaczyć, zrobimy sobie osobny filmik. Zresztą mam fajny pomysł, na koniec filmu Wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. Jak otworzyłem karton, to powiem Wam szczerze, trochę się załamałem i pomyślałem sobie, cholera, zamawiałem drukarkę, a nie puzzle. Autentycznie, każda część tej drukarki jest osobno. Totalna masakra, że tak powiem, ale to jest urok właśnie tanich drukarek. Gdybyście zamówili coś droższego i porządnego, to podejrzewam, że chociaż część podzespołu byłaby poskładana, lub też cała drukarka, podejrzewam, byłaby w komplecie. Ale coś za coś. No niestety za 7 stów nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Sama instrukcja, która dołączona jest do tej drukarki, jest bardzo okrojona, niedopracowana. Producent tutaj ten temat kompletnie olał. Ja chociażby walnąłem babola, bo zdjąłem od razu tą taśmę ze stołu drukarki, a tego robić nie powinienem, ale w instrukcji tego nie było. Znaczy o tym w instrukcji nie było żadnej wzmianki. Także generalnie cierpliwości, poczekajcie, pomyślcie, nie spieszcie się, bo czasami składając coś nie tak jak trzeba na początku, trzeba będzie rozbierać później połowę drukarki albo też całą drukarkę, żeby ten błąd naprawić. Na tej karcie microSD macie również dołączony soft do obsługi tej drukarki. Warto się zapoznać z jego opisem, bo również tam trzeba zmienić kilka parametrów, żeby ta drukarka poprawnie działała. Zapisujecie projekt na samej karcie i później kartę wsadzacie do drukarki. Dokładnie jest miejsce na płycie głównej do tego przeznaczone. Do drukarki macie dołączoną szpulę, a na niej 0,5 kg filamentu PLA koloru białego. Nie mam pojęcia, na ile to wystarczy. Trudno mi powiedzieć. Jak mówiłem wcześniej, jest to mój pierwszy kontakt z taką drukarką. No i oczywiście mamy stojak. Bardzo prosty stojak na tą szpulę, czyli trochę plastiku, śruba, kilka nakrętek. Natomiast z tego, co widziałem, możemy sobie wydrukować upgrade'y do tej drukarki, chociażby właśnie uchwyt na szpulę, który mocujemy na górę tej drukarki. I podejrzewam, że kilka takich upgrade'ów to będzie właśnie temat na kolejny materiał z tą drukarką w roli głównej. I mam jeszcze jeden pomysł. Mianowicie sami napiszcie jakieś podrzucie, jakieś propozycje w komentarzach, co byście chcieli, żebym wydrukował. Coś prostego, jakieś gadżety do komputera, chociażby podpórka pod karty graficzne. Także wybiorę 2-3 najciekawsze propozycje i później te wydrukowane projekty wyślę do pomysłodawców. Także na dzisiaj to będzie wszystko. W kolejnym filmie pokażę Wam, na co tą drukarkę stać, czy w ogóle jest sens kupowania drukarki za 700 zł. Nie mam pojęcia, sam jestem ciekawy. Przypominam o promocji na stronie Gearbest, link w opisie tego filmiku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.